Szybko rozwijające się państwo potrzebowało coraz więcej wykształconych ludzi, mogących pełnić funkcje urzędników i reprezentować je na zewnątrz. Tym potrzebom nie mogła sprostać garstka absolwentów zagranicznych uczelni. Dlatego też w 1364 roku Kazimierz Wielki ufundował pierwszą wyższą uczelnię w Polsce – Akademię Krakowską. Jej głównym zadaniem było wykształcenie kadr przyszłych prawników działających dla dobra państwa. Wykłady prowadzone były po łacinie, stąd ubiegający się o przyjęcie kandydaci musieli posiadać umiejętność mówienia i pisania w tym języku.